ścieki pochodzące z domowych czy publicznych instalacji sanitarnych mogą być potencjalnym źródłem zakażenia koronawirusem. Składniki organiczne, które znajdują się w nieoczyszczonych ściekach, stanowią doskonałą pożywkę dla bakterii i innych mikroorganizmów. Technologia i środki chemiczne stosowane w olsztyńskiej oczyszczalni ścieków są jednak uznawane za wystarczające, żeby wyeliminować koronawirusa. Z uwagi na specyfikę naszego zakładu pracy, przygotowaliśmy się już dosyć dawno, jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii. Zostały wydane wytyczne dla pracowników, dla kierowników i tak naprawdę możemy już powiedzieć, że przynosi to efekty. Odpukać nie mamy żadnych zachorowań, a pracownicy, którzy jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii wracali z zagranicy, bo było kilku takich osób, natychmiast zostały skierowane na kwarantannę dobową. One się w ogóle nie pojawiły w pracy właśnie z powodu możliwości zakażenia innych. Oczyszczalnia ścieków nie może przestać działać, dlatego część pracowników stale kontroluje jej funkcjonowanie. Zapobiegawczo muszą stosować zabezpieczenia. Są chronieni, mają rękawiczki gumowe, mają maseczki, a w takich miejscach, gdzie jest największy kontakt ze ściekiem, czyli właśnie gdzieś w pomieszczeniu krat, tam mają panowie kombinezony ochronne. Specjalne obostrzenia obejmują szpitale. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, duże placówki medyczne, z których wraz ze ściekami mogą wydobywać się substancje chorobotwórcze, obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do miejskiej kanalizacji zbiorczej. Do tej pory szpitalem uznanym jako ten, z którego mogą pochodzić takie ścieki, był szpital pulmonologiczny. Na szczęście jest odpowiednio przygotowany do tego, żeby nieczystości sanitarne wstępnie samodzielnie unieszkodliwiać. Służy temu zbudowany w 2007 roku neutralizator ścieków. Substancja czynna, która jest tu zastosowana, to jest podchloryn sodu. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśliła, że właśnie podchloryn sodu również jest skuteczny w zwalczaniu koronawirusa, czyli praktycznie jesteśmy na tę ewentualność również zabezpieczeni, ale przypomnę, że to nie w naszym szpitalu będzie leczony koronawirus. Mamy inne placówki skazane przez wojewodę, gdzie koronawirus będzie leczony. Wirusy znajdujące się w ściekach są w znacznym stopniu usuwane podczas oczyszczania ścieków. Niebezpieczną z punktu widzenia przeciętnego obywatela jest zatem jedna sytuacja. Korzystanie z niedezynfekowanych toalet i łazienek, nie wspominając już o wyzwaniu oblizywania deski klozetowej. Popisy amerykańskiej młodzieży skończyły się wraz z tym, jak jeden z delikwentów trafił do szpitala zakażony koronawirusem. Zachowujmy najwyższe standardy higieny. O to ciągle proszą eksperci. W walce z COVID-19 ma pomóc złota piątka, opublikowana przez WHO. Po pierwsze, ręce, myj je często. Łokieć, staraj się w niego kaszleć i kichać. Twarz, nie dotykaj jej, stosuj maseczkę. Stopy, stawaj w odległości co najmniej 1,5 metra od innych. Czujesz się niewyraźnie, zostań w domu.